Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bruno i kolejny odcinek z gry Fallout Shelter. Słuchajcie, dzisiaj krótki odcinek, a może inaczej, krótszy niż zwykle, ponieważ mam ciasto w piekarniku, no i muszę zmieścić się w 15 minutach. Co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj wyślemy jedną ekspedycję na szybko, ponieważ dawno nie byliśmy na żadnym queście. W ogóle zobaczcie, zbliża się Halloween i twórcy gry dali taki nam prezent w postaci ubarwienia pokojów mieszkalnych naszych mieszkańców. Przepraszam za powtórzenie słowa. No i mamy te pokoiki w takim klimacie halloweenowym. Taki smaczek. O właśnie, zaczynamy nowy odcinek i już jest jakiś atak, tak? Czy coś się dzieje? Nie, brakuje prądu. Dobra, zbieramy szybko prąd. Między odcinkami za dużo nie robiłem, jeżeli chodzi o pomieszczenia, ponieważ nie miałem na to pieniędzy, w sensie kapsli. Widzę, że jest duży problem z prądem, dlatego może byśmy zainwestowali troszeczkę i levelowali jakieś pomieszczenie z prądem. To by było dobre. Tutaj widzę, że jest max, to od razu przeniesiemy panią. Gdzieś możemy przenieść? Nie możemy. To jest problem. To wyślemy na razie do sali ćwiczeń, zbierzemy wodę, zraszujemy na razie prąd po prostu. Tutaj widzę, że poziomy popijali. Dobra, nie przejmujmy się tym na razie. Tak na szybko postaram się zebrać surowce wszystkie. Tutaj widzę, że oni już prądu nie mają, na przykład w laboratorium. Dlatego szybko zraszujemy prąd. Może tutaj. Rush. OK. Żeby przywrócić. Tutaj widzę, że skill wpadł. OK. Troszeczkę poszło do góry, ale mało. Jeszcze raz. Nie, źle. Tutaj rush. Nie możemy. Dlaczego? Rush. OK. Aktywuj. W porządku. Udało się? Nie udało się. No, robi się problem. Robi się duży problem. Na szczęście jest to pożar. Mówię na szczęście, ponieważ pożar najszybciej jest ugasić. Znaczy w sensie ogarnąć. Gdyby był to jakiś potwór, skorpion, nie wiem, no to oni by musieli się tutaj z nim fatygować i walczyć. I to by nam troszeczkę czasu zabrało. A tego czasu, tak jak mówiłem, nie mamy za dużo. Podleczymy ich troszeczkę. Tu zbierzemy prąd, ale widzę, że już się ustabilizowało z prądem, nie? Nie świeci się na czerwono, więc jest ok. Tu możemy jeszcze zraszować 17... Wiem, co zrobimy. Sprzedamy parę rzeczy. Na przykład to mi nie jest potrzebne na pewno. Może outfity jakieś sprzedamy. To sprzedamy, żeby zarobić 18 tysięcy. W momencie, jak zarobimy 18 tysięcy, to będziemy mogli powiększyć poziom, nie? Znaczy upgrade'ować pomieszczenie. OK, ile mamy tych pieniędzy? Jeszcze to sprzedamy wszystko. W porządku, to również sprzedamy. OK, to też sprzedamy. To też sprzedamy. OK, jeszcze trochę. Czy mamy już 18 tysięcy? Tak, mamy. Dlatego upgrade'ujemy pomieszczenie do zdobywania prądu. Upgrade za 18. Świetnie. I tego prądu troszeczkę więcej będzie nam przybywać i myślę, że ten problem z brakiem elektryczności w naszej krypcie się już nie powtórzy. Okej, kogo mamy z osób, które możemy wysłać na ekspedycję? Tutaj poziom 50, tutaj 50 i tutaj 50. Jeszcze pokażę wam jedną rzecz. Zobaczcie, tutaj była taka dziura. Nie, a raczej miałem pokój z pokojami, miałem problem z pokojami mieszkalnymi. Co zrobiłem? No niestety musiałem wysłać na ekspedycję bez broni, bez uzbrojenia najsłabszych mieszkańców. No i potem oni oczywiście gdzieś zaginęli na tych ekspedycjach, ja ich nie ratowałem, przez co ilość mieszkańców nam się zmniejszyła, mogłem zlikwidować te pomieszczenia, no i postawić na ich miejsce sale gimnastyczne. Trochę brutalna prawda, ale to było niestety jedyne rozwiązanie, ponieważ jest to moim zdaniem błąd w mechanice gry, że jeżeli mamy po prostu, no nie możemy zlikwidować pokoi mieszkalnych, jeżeli są w nich mieszkańcy, nie? Czyli musimy zlikwidować mieszkańców, aby zlikwidować pokój i wtedy dopiero możemy działać. Jeżeli widzieliście wiem, że to brzmi chaotycznie, ale dla tych, którzy widzieli poprzedni odcinek, ci, którzy widzieli poprzedni odcinek, na pewno wiedzą doskonale, o co chodzi. Dobra, wyślijmy kogoś na tę ekspedycję, ponieważ już jest coraz mniej czasu. Znaczy, ja mam coraz mniej czasu. Ekspedycja, quest list. O, zobaczcie, to jest fajne. Halloween, no fiction. Weźmy to. OK. Wybierzemy kogoś z dużym poziomem. Biszkopt, C2 i jeszcze Emi. Dobra, damy im leki. No i zrobimy sobie questa dzisiaj. Jednego questa tak symbolicznie, ponieważ obiecałem w ostatnim odcinku. Dzisiaj bardzo chciałem nagrać Shelter, no niestety czasowo się nie wyrobiłem. Ale w takim krótkim odcinku z jednym questem myślę, że świetnie sobie
Damy radę. Ok, Halloween No Fiction. Oni teraz idą na tego questa. My zobaczymy sobie, jak sobie radzą ludzie na ekspedycjach. Wydaje mi się, że nieźle. Tutaj zerknę, czy wszyscy mają leki, czy nikogo nie trzeba zawrócić. O, tutaj tę panią ostatnio zmienialiśmy jej fryzurę, pamiętacie? Ona już wraca z ekspedycji, ponieważ jej się leki kończyły. W porządku, ten ma zero, ale oni wracają wszyscy. No dobra, jest ok. Jest ok. No, chcę zamknąć. No proszę, dlaczego nie mogę zamknąć? Ach, czekajcie, co ja zrobiłem źle? Dobra, to przyspieszmy powrót. W ten sposób zrobimy. Przyspieszmy powrót. Ok. Sprzedamy przedmioty i witamy w bazie. Dobra. Mogę zamknąć? Mogę zamknąć, czy nie mogę? Nie mogę. Wiecie co? Okienko jest... Czekajcie, zrobimy taki myk. O właśnie. I wrócimy. W porządku. Collect. Ok. I ona wraca. To idzie tutaj. W porządku. A co z tą naszą ekspedycją? Tutaj. Przyspieszymy ją. Tak jest. I zobaczymy, na czym ten quest polega. Zrobimy sobie szybkiego questa. Ok, są na miejscu. Co teraz? Wczytywanie. W porządku. Tam do wygrania był kostium ducha, tak? Jestem ciekawy, jakie on ma bonusy. Czy to będzie, wiecie, tak jak z, nie wiem, Pokemonami w czapkach Mikołaja w evencie w Pokemon Go. Czy to będzie po prostu coś warte na przyszłość, czy raczej nie. A może będzie miał fajne skille, będzie można tego używać. Zobaczymy. Zaraz się przekonamy w ogóle, co jest do wygrania. Okej, jesteśmy już. Jesteśmy już. Widzę, że quest nie jest zbyt duży, ale wchodzimy do środka. To nawet dobrze, że nie jest zbyt duży. Mamy 3 osoby. Fajnie uzbrojone, na 50 poziomie, więc raczej quest nam nie straszny. Tym bardziej, że tam były chyba niskie wymogi od 10 poziomu. No i dobra, i mamy pierwszych przeciwników. Na szczęście są to karaluchy, więc szybciutko je załatwimy. Ok, w porządku, mamy to. Idziemy dalej. Tu duże pomieszczenie jakieś widzę. Wchodzimy. Ok, tutaj mamy szczury. No to myślę, że też bardzo szybko sobie nasi bohaterowie z nimi poradzą. O, właśnie tak. No, śmiało. Musicie im pomóc. Też w Shelter jest tak, że nie wszystkie bronie działają na wszystkich przeciwników, nie? Na przykład bardzo często broń plazmowa albo broń ogniowa nie działa na niektórych. Na Gohule na przykład ogień nie działa, nie? Więc jeśli byśmy mieli questa i wszyscy byliby wyposażeni w broń ogniową, no to by nie zadawali żadnych obrażeń Gohulom. Tak? Nikt z naszej ekipy by tych obrażeń nie zadawał. No dobra, tutaj mamy karaluchy znowu, więc prosta sprawa. No, myślę, że to powinno wam iść trochę szybciej, bo dopiero jednego unieszkodliwiliście. Został unieszkodliwiony. O, może w ten sposób. Przepraszam, ale gdzieś z tyłu głowy mam to ciasto, którego bym nie chciał spalić. Dobra, wchodzimy wyżej. No, windą. Ok, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. I co mamy? Znowu karaluchy. Ale tutaj mamy fajnego bossa. No, już boss nie żyje. No, mamy bardzo fajnie uzbrojonych bohaterów. No i wszyscy są na poziomie 50, czyli poziomie maksymalnym, więc ci przeciwnicy nie stanowią dla nas większego problemu. Ok, zbieramy nagrody. Tutaj jeszcze mamy jakąś nagrodę. Kapsle. W porządku. Dawno nie grałem, inaczej, dawno nie wysyłałem nikogo na questy i... Teraz mi się przypomina, że bardzo dużo kapsli się przynosi z tych questów. Ok. I dostaliśmy nagrodę. Jeszcze nie wiem, co to jest za nagroda, ale będziemy się przyglądać za chwilę. No, chcę zebrać, bo to biurko się świeci. Świetnie. No i mamy już 950 kapsli. Tyle to chyba w 2 godziny na ekspedycji zwykłej by musiał być nasz mieszkaniec, aby zdobyć. I mamy jeszcze jedno piętro, więc z ciekawością obejrzymy, chociaż już quest jak gdyby dobiegł końca. Znaleźliśmy tego pana ducha, który nam wręczył outfit z prześcieradła. W porządku, idziemy dalej. Fajna sprawa. Ja dopiero teraz, nagrywając odcinek, się zorientowałem, że questy są też halloweenowe, nie? Tutaj nie zabraliśmy nagrody. No czekajcie, wróćcie się, bo tutaj nie zabraliśmy nagrody. Wracacie się? Halo. Tutaj, do tego pomieszczenia.
No tak, bo jak w tych małych pomieszczeniach oni stoją bardzo blisko siebie, to czasami nie widać, że coś zostało pominięte. Dobra, wchodzimy na górę. Tutaj mamy duże pomieszczenie do sprawdzenia. Śmiało. Są jacyś przeciwnicy? O, za wysoko. Nie ma żadnych przeciwników? Ale dziwne. Dobra, zebraliśmy nagrody, idziemy dalej w takim razie. Okej. Okay. Bo to w ogóle jest biblioteka, nie? Bo ten quest jest w bibliotece. Więc to wszystko jest tak... Nie ma żadnych przeciwników? Serio? I te nagrody też takie trochę słabe. No dobra. Co my tu mamy? Znowu nagroda bez przeciwników. I ostatnie pomieszczenie. No i jest przeciwnik. I przeciwnik to szczury. No w porządku. Już unieszkodliwione, więc elegancko. Czy są tu jakieś nagrody? Ja nie widzę. Chyba nie. No dobra, mamy to. Słuchajcie, kończymy. Wracamy do krypty. Tak jest. I co to jest? Kostium ducha. Po prostu. Mhm. Może on będzie nam potrzebny do kolejnych questów z tych Halloweenowych. Też jest taka opcja. No dobrze. Wracamy do krypty. Możemy to przyspieszyć, jeżeli chcemy. Chociaż nie, nie będziemy przyspieszać. Nie będziemy tracić butelek. Niech oni ze spokojem sobie wrócą z tej ekspedycji. W kolejnym odcinku zobaczymy, o co chodzi z tym kostiumem ducha. A my dzisiaj na sam koniec otworzymy sobie skrzynkę. To jest dobry pomysł. Wiem, że to lubicie, więc otwarcie skrzynki na koniec odcinka będzie na pewno mile widziane. W porządku, wywracacie sobie. Dobra. Znowu musimy zebrać prąd, bo widzę, że jest słabo. No z tym prądem będą problemy, ale ja ulepszę do kolejnego poziomu te elektrownie i te i myślę, że to się ustabilizuje po prostu. Dobra. Uruchamiamy skrzynki, mamy 10 skrzynek, otworzymy sobie dzisiaj jedną. Otwieramy. Pierwsza karta. Energia. No okej. Okay. Co prawda nam przydatne w tym momencie, bo mamy braki w energii. 100 kapsli, śpiwór, broń bardzo, bardzo słaba, uzbrojenie słabe, no cienko, bardzo cienko. Otworzymy jeszcze jedną. A co tam? Otwieramy jeszcze jedną. Kapsle. O, jest coś specjalnego. Dobra. To jest taka karta, której będziemy używać w workbenchach, ale musimy trochę rewelować pomieszczenie, gdzie robią broń i outfity i dopiero wtedy będą pewnie te takie lepsze rzeczy wymagane do tworzenia, do kraftowania przedmiotów. No dobra, bez rewelacji. Brakuje tym razem jedzenia i jeszcze jakiś atak. Skorpion. No to troszeczkę się z nim pobiją. Zbierzemy sobie surowce w tym czasie, między innymi jedzenie, które się skończyło. Dobra, medykamenty. W porządku, tu widzę, że trochę osób wbiło poziomy, będę musiał się tym zająć, ale to w przyszłości. I co, poradziliście sobie tak szybko? Ładnie, widocznie silne jednostki były w tym pomieszczeniu. No dobra, tu wbity poziom, spoko. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj, lecę do piekarnika. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, bo to motywuje do dalszej pracy. No i też wasza aktywność jak gdyby gwarantuje, że seria będzie kontynuowana. O, już słyszę, że piekarnik pika, więc wstaję. Ja nazywam się, wstaję z fotela i idę wyjąć ciasto. Ja nazywam się Bruno, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jak jesteście po raz pierwszy na kanale, zachęcam do subskrypcji, zapraszam też na social media. Wszystkie linki w opisie, no i co? Wszystkie linki w opisie filmu, no i co? No i żegnam się z wami tradycyjnie, bardzo serdecznie. Przepraszam za dynamikę i za czas trwania tego odcinka, no ale no, tak wyszło, tak dzisiaj wyszło. Do zobaczenia się z państwem w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.